Jaka jest Jego miłość do mnie? Taki temat teraz chciałam króciutko przedstawić z trzech kart Tarota. Witam serdecznie wszystkich moich widzów. Cieszę się, że Panie odwiedzają mnie i Panowie, ponieważ zobaczyłam, że 9% widzów mojego kanału są też mężczyźni, więc cieszę się ogromnie. Dziękuję za lajki, komentarze, subskrypcje. Proszę o więcej subskrypcji i komentarzy z tematami, jakie mam tutaj dla Państwa publikować i również z komentarzami, czy rezonuje z Państwem moje czytanie na poszczególne tematy. Dziękuję ślicznie i zaczynamy. Jaką miłością On mnie kocha? Jaka jest Jego miłość do mnie? Zobaczymy, jakie karty tutaj wylosowałam. Są trzy karty. Pierwsza karta. Co było? Druga karta. Co jest? I trzecia karta. Jaka jest Jego miłość? Odpowiedź na nasze pytanie. Pierwsza karta mówi o sześciu buławach. Sześć buław jest to karta pozytywna, czyli ta miłość na początku była piękna. No, myśleliście, że zbudujecie ze sobą po prostu wszystko, że po prostu wszystkie możliwości stoją Wam otworem. Triumf, wygrana, pozytywne emocje, pozytywne myślenie. Myśleliście o zwycięstwie waszego związku i że możecie razem góry przenosić, jak to się mówi, i konie ze sobą kraść, czyli myśleliście, że możecie na tym związku wszystko zbudować i poradzić sobie z wszystkimi problemami i konfliktami. Początek był piękny, no zawsze początki są, prawda, romantyczne, no piękne i myślimy naiwnie, niestety, że będzie tak zawsze. No, niemniej jednak tutaj to, co było między Wami, jest na pewno pięknym wspomnieniem i wierzyliście w ten związek. Myśleliście, że będzie on sukcesem, że będzie on wygraną dla Was obojgu. Myśleliście, że po prostu czego byście nie spróbowali, będzie to sukces, tak? Wieniec laurowy na tej karcie oznacza, że myśleliście, że jest to po prostu wasza jakby wygrana, prawda? W totolotto, czyli w totolotka. Myśleliście, że po prostu razem zbudujecie coś pięknego i ten biały koń, na którym tutaj jedzie ta osoba, galopuje ta osoba, jest też takim symbolem no, niewinności, piękności, czystości tego związku, czyli ten związek na początku na pewno był no, taki bez problemów, piękny, niewinny, jakiś taki no, czysty jeszcze od tych różnych takich balastów, tak? Mieliście taką radość w sobie i lekkość, emocje czyste, żadnego fałszu. No, było pięknie, prawda? Czyli tutaj nawet te kolory na tej karcie pokazują takie piękne, piękne, kolorowe, radosne kolory. I właśnie taka radosna relacja była to między Wami na początku. I kochał Was też partner czy partnerka właśnie z taką lekkością, prawda? Czyli ta miłość na początku nie była obciążona przez jakieś tutaj, no nie wiem, duże problemy, tylko wierzyliście, że będzie ona po prostu taka lekka, radosna i jakby, no, która zwycięży, jak to, prawda, w Biblii, że miłość wszystko zwycięży, wiara, nadzieja, miłość, miłość wszystko powinna zwyciężyć, że razem po prostu zostaniecie, będziecie na dobre i na złe, tak w to wierzyliście i że wszystkie problemy po prostu triumfalnie tutaj przetrwacie, prawda? Że wygracie po prostu ze sobą tutaj wszystkie
jakieś ciężkie sytuacje, że wygracie tutaj, jest ten triumf na karcie, czyli no, była wiara w to, że ten związek na pewno będzie sukcesem. Tak było na początku, prawda? Tak jest często, że jesteśmy naiwni i wierzymy po prostu, że spotkaliśmy osobę naszego życia i że to jest nasz jedyna i że wszystko będzie wspaniale. Tak zawsze po prostu ufamy, wierzymy na początku relacji. Co jest w tej chwili? Piątka kijów, czyli piątka kijów mówi tutaj o tym, że no na pewno są konflikty, rywalizacja, być może rywalizacja ego, być może jakieś tutaj bójki, przepychanki, konkurencja w związku, jakieś tutaj szarpaniny, prawda, czy uczuciowe, emocjonalne, mentalne, czy jakieś no tutaj dywagacje, dyskusje na różne tematy. Też być może są jacyś rywale. Jacyś rywale, czyli jakieś osoby trzecie, które się wtrącają do związku lub podejrzewacie, że partner, partnerka ma jakieś tutaj na boku konkurentki, konkurentów, jakieś, no nie wiem, romansidła, prawda? Być może jesteście przez to też niespokojni, szargacie się z myślami, czy można zaufać partnerowi. Ta karta mówiłaby w znaczeniu pozytywnym również, że bardzo ważny punkt w związku byłby po prostu, byłaby taka reguła, że razem, jakby we wspólnej pracy nad związkiem, tak, stawiacie wysiłki, robicie wszystko, by pracować nad tym związkiem, nad tą relacją, by nie było właśnie takich tutaj przepychanek, prawda? Także ważne byłoby, żeby oboje partnerów zrozumiało, że praca nad związkiem musi być obopólna, czyli musi być wysiłek obu stron, ponieważ no, w innym wypadku zawsze ktoś jest poszkodowany i właśnie są takie bójki ego, jakaś taka, no nie wiem, przepychanina właśnie tutaj swoich racji, to jest właśnie niezdrowe i na pewno jest to destrukcyjne dla związków. Także jeśli dwóch partnerów nie umie pracować nad relacją, to właśnie coś się załamuje, psuje i wtedy mamy do siebie wyrzuty i walczymy ze sobą. Brakuje wspólnych reguł i nie mamy nieraz sił. Jakaś destruktywna po prostu energia wchodzi nagle w związek, z którą nie możemy sobie poradzić i walczymy ze sobą, prawda? Nieraz o bzdury, o małe rzeczy, o jakieś pierdoły, powiedzmy po polsku. No, jakieś nieistotne, codzienne małostki przyprawiają po prostu nas, w jakieś te konflikty, prawda? Także niestety jest to karta, która coś pokazuje, że jest jakaś tutaj przepychanina w związku, że walczycie ze sobą, że nie współpracujecie ze sobą, tylko walczycie jakby ze sobą, czyli no nie powinno tak być, prawda? Powinniśmy zawsze z partnerem mieć wspólne tutaj cele, dogadywać się i razem po prostu dążyć do tego, by były jakieś reguły, by była ta po prostu w związku jakaś taka, nie wiem, dobra energia dawania i brania, prawda? A jeśli tego nie ma, no to zawsze się coś popsuje, bo jedna osoba cierpi, czuje się wykorzystywana. Także też tutaj mówi ta karta, że być może jesteście różni z charakterów. Tutaj te osoby mają różne ubrania, czyli różne osobowości. Być może jesteście różni z charakterów, różne macie cele, różne macie jakieś takie pragnienia, marzenia, i nagle po prostu wyszło to w tym związku
nie możecie sobie jakoś tutaj wspólnie znaleźć porozumienia i jakoś walczycie ze sobą. Niby jesteście ze sobą, ale to jest tak jak mówi takie przysłowie, nie wiem czy to po polsku też tak jest, po niemiecku znam takie przysłowie, że ciężko jest być razem i ciężko też być osobno, prawda? Bez siebie. Więc to jest właśnie taka sytuacja, jak jesteście razem, to walczycie ze sobą, jesteście być może egoistyczni, wasze ego po prostu się tutaj no, w takiej konkurencji, rywalizacji, tak, pokazuje i no, po prostu są konflikty, powiedzmy sobie szczerze. Teraz pokażmy odpowiedź na nasze pytanie. Jaką miłością kocha nas ten partner? Zaczęło się pięknie. No, w chwili obecnej są jakieś tutaj problemy przepychanki. Zobaczmy, jak nasz partner się tutaj pokazuje. Karta głupca. No, karta głupca jest też kartą, która jest nazywana błaznem, prawda? Także, głupiec to ktoś, kto nigdy nie dojrzeje. Jest beztroski, spontaniczny, nie liczący się z konsekwencjami, nie umie właśnie planować, bierze życie po prostu, czy tam jakąś tam relację, lekko. Lubi zabawę, alkohol, być może też jakieś tam nadużywa jakichś, nie wiem, innych tutaj używek, jak narkotyki, czy tam, nie wiem, lubi imprezy, lubi się bawić, żyje chwilą, ma dobre, pozytywne intencje, ale gorzej z jego realizacją zadań. Jest osobą lekkomyślną, lekkoduch, tak, który po prostu żyje z dnia na dzień. Ciągle szuka czegoś nowego, przygód, rozrywki, nowych zadań, ekstremalnych doświadczeń. Jeśli pojawia się jakiś problem, na przykład w związku z partnerem, partnerką, głupiec bierze to zawsze lekkomyślnie, nie bierze tego na poważnie, próbuje ten problem zignorować, albo ucieka, odchodzi. Po prostu unika poważnych rozmów, unika poważnych jakichś tutaj dyskusji o przyszłości, unika również planów na przyszłość, ponieważ głupiec żyje chwilą. Popełnia ten partner ciągle te same błędy, czyli nie uczy się na błędach. Nie wyciąga wniosków. No głupiec. Jest głupi, prawda? Jest niedojrzały. Niedojrzały emocjonalnie, niedojrzały duchowo, być może jeszcze młody. Jeśli nie młody wiekiem, młodszy od Was jako partner, to oznacza to, że jest po prostu niedojrzały emocjonalnie. Być może nie ma też doświadczeń za dużo z poważną relacją w poważnym związku. Nie bierze odpowiedzialności, nie lubi, by obciążała go jakaś odpowiedzialność lub jakieś plany, perspektywy związku. Lubi być lekko duchem. To jest ktoś, kto chętnie udaje osobę romantyczną, coś tutaj pięknie zagrywa w związku. No, można przeżyć z nim piękne, romantyczne, szalone momenty, ale on nie zatroszczy się na przykład o rodzinę, nie zatroszczy się o przyszłość rodziny lub partnerki lub relacji. On nie umie konsekwentnie wychowywać dziecka. Nie umie planować, prawda? Nie widzi konsekwencji, nie umie po prostu widzieć w perspektywie konsekwencji jego głupiego zachowania. Poza tym raczej nie dba o partnerkę po prostu tak poważnie, solidnie, jakby to zrobił na przykład papież lub król monet lub arcykapłan, prawda? Te karty są zupełnie inne. Natomiast głupiec zaczyna dopiero wszystko. To jest karta zerowa, czyli
początek, on się dopiero uczy, nabiera doświadczeń, ale popełnia te same błędy, więc jego nauka po prostu idzie jakby w próżne, ponieważ nie umie reflektować. No, sprawy takie na przykład jak planowanie z takim partnerem, którego pokazuje ta karta, czyli z takim partnerem głupcem, powiedzmy, jakieś kupno domu, wzięcie kredytu, prawda? Kupno immobili, czyli immobiliów jakiś, jest tutaj bardzo ryzykowne, ponieważ głupiec jest bezmyślny, tak? Jeśli pożyczy kredyt, weźmie kredyt, pożyczy pieniądze, jest nieodpowiedzialny, prawda? Nie umie sobie zaplanować tutaj finansów na dłuższy czas. Romans z nim, krótkotrwały, powierzchowny, będzie zabawny i podniecający, szalony, inspirujący, kreatywny, ale nie jest to partner na całe życie. Nie jest to partner na poważne relacje. Nie wiąż się z nim na stałe, nie licz, że będzie on poważnym partnerem i nie obiecuj sobie, że on się zmieni. Po prostu nie wiąż się z nim dla własnego dobra. No chyba, że chcesz mieć z nim tylko jakiś krótki romans, seks, one night stand, krótką aferę. Chcesz się zabawić, nie wiem, miłość na urlop, ale nie na poważny związek. Wybij sobie to z głowy. Zasługujesz na kogoś poważniejszego. Jeśli szukasz poważnego związku, stabilnego związku, który da Ci bezpieczeństwo. I jeśli szukasz partnera, który da Ci na przyszłość po prostu długotrwałe szczęście, długotrwałe bezpieczeństwo i solidny związek, nie wiąż się z głupcem. Nie wiąż się z kimś takim, kogo charakteryzuje właśnie ta karta. Do takich lekkoduchów jak głupiec potrzeba mieć anielską cierpliwość. Lub brać go tylko na lekko, po prostu ignorować jego głupie zachowanie. Mieć po prostu humor, podchodzić do związku z nim z humorem. Także widzicie Państwo po tej charakterystyce tej karty i tego człowieka, tego mężczyzny lub kobiety, o którą Państwo pytają, jest to raczej nierealne, by z takim partnerem zbudować coś poważnego. Głupiec sam nie wie, w jakiej sytuacji się znajduje, ponieważ żyje chwilą. On sam nie wie, jakie plany ma na przyszłość, ponieważ on nie umie planować i nie chce. On nie chce się też pakować w jakieś związki, które będą go obciążać i wymagać od niego jakiejś odpowiedzialności. Nigdy nie wziąłby odpowiedzialności za pani dziecko, pani dzieci, które pani ma być może już z innych związków. On idzie przez świat, napotyka na nowe sytuacje, nowe doświadczenia. Nic innego nie jest mu potrzebne. Głupiec to życiowy wędrowiec, symbol poszukiwania. Symbol wędrówki przez całe życie, który zaczyna ciągle od początku i nigdy nie ma stabilizacji. Ktoś, kto zaczyna wiecznie, czyli ciągle chce zacząć z Państwem coś od początku, od zera. Karta głupca, czyli właśnie związek z takim partnerem, symbolizuje też nadchodzące zmiany. Mówi, że być może właśnie zaczynamy z taką partnerką, partnerem coś od początku, jakąś nową fazę życia. Także coś nowego. Jednak taki partner jest beztroski.
ma infantylne, dziecięce pojmowanie świata. Również jest on partnerem wesołym, radosnym, który na pewno ma dużo humoru, entuzjazmu, optymizmu, ciekawości. Ciągle on daje nam taką nadzieję na zmianę, zaczęcia, wszystkiego od nowa. Ale on sam jest jeszcze dzieckiem, czyli osobą niedojrzałą. I na to trzeba zwrócić uwagę i uważać. Taka karta głupca mówi też o ciąży, więc proszę uważać wszystkie panie, które pytają o takiego partnera. Jeśli taki partner obiecuje pani dziecko, to proszę uważać, bo jest to tutaj w karcie głupca możliwe, że zajdą panie w ciążę, ponieważ ta karta oznacza również ciążę. Oczywiście dla wszystkich pań, które pragną zajść w ciążę, jest to pozytywna karta. Jednakże mówimy tutaj o charakterze partnera, o którego panie pytają, jak on mnie kocha. Czyli kocha was taką naiwną, niedojrzałą, głupawą, beztroską miłością, która nie jest miłością stabilną, poważną, która da wam bezpieczeństwo. Jest na pewno związek z taką osobą spontaniczny, niekonwencjonalny, być może jakiś, no też związek z pozytywnymi wibracjami, prawda? Ponieważ głupiec jest takim partnerem, który lubi ryzyko, który ma dużo pomysłów, który wędruje, chce mieć przygody. Niemniej jednak są to takie krótkotrwałe momenty, które możemy przeżyć właśnie z głupcem, prawda? Ale niektóre sytuacje z nim mogą okazać się za ryzykowne lub wręcz niebezpieczne. Więc proszę uważać na konsekwencje takiego związku, tak? I proszę zawsze mieć na uwadze, że jeśli panie zaangażują się w związek z głupcem i oczekują stabilności i bezpieczeństwa, głupiec nie może wam tego dać. Także taka jest karta na dziś. Oczywiście było to losowanie na dziś. Będę robić regularnie taki temat. Te wibracje mogą się zmienić, ale dla wszystkich Państwa, dla których rezonuje to czytanie i mają panowie do czynienia z taką osobowością, z taką charakterem właśnie, jakim jest głupiec, bardzo proszę o rozsądne, dojrzałe postępowanie, jeśli szukają Państwo czegoś poważnego. Jeśli chcą Państwo rozsądnie planować swoją relację. Nie mogą się Państwo zachowywać nieodpowiedzialnie, tak jak głupiec, tak jak błazen na tej karcie. Jeśli stoją Państwo przed podjęciem jakiejś poważnej decyzji o ciąży, o kupnie domu, o zamieszkaniu razem, o wychowaniu dzieci, nie śpieszcie się i obserwujcie dokładnie, co zaproponuje wam głupiec, czyli ta właśnie osobowość, o tych cechach charakteru. Sprawdźcie, jakie czyny są za jego próżnymi słowami i obietnicami. Ponieważ głupiec, tak jak tutaj ta karta pokazuje, potrafi pięknie mówić, jest poetą. Jest poetą, który umie wam coś pięknie tutaj opowiadać i obiecywać. Sprawdźcie jednak, czy czyny też po prostu kryją się za tymi próżnymi słowami. Także rada tutaj tarota jest, proszę obserwować tutaj tą osobowość o takich cechach charakteru jak głupiec i proszę rozsądnie i bardzo dokładnie spojrzeć, czy ta relacja ma
po prostu jeszcze szansę, by zbudować coś poważnego, bezpiecznego, długotrwałego, by planować, prawda, w tym związku coś stabilnego. Jest to też w pewnym sensie przestroga dla wszystkich pań i panów, którzy mają do czynienia z taką osobowością głupca. Także myślę, że zrozumieli Państwo dzisiejsze przesłanie kart. Dziękuję serdecznie. Zapraszam do lajkowania, subskrypcji i do odwiedzania mojego kanału. Do usłyszenia.